Hej, witam wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony ponownie Maget, witam was moi drodzy w kolejnej bitwie kandydującej do miana tytułu Bitwy Miesiąca i tym razem mamy dla odmiany Niszczyciel i to dosyć w ciekawej konfiguracji. Mamy tutaj Leningrada, który walczył będzie sobie jako low tier nawet z dziewiątkami, przy czym u przeciwnika mamy dwie Minnesoty, także jest na czym farmić damage. Wynik naprawdę imponujący, jeżeli chodzi o bazowego expa, a za sterami okrętu siedzi sobie Sinister Wizard z Kutazów, także ode mnie. I będziemy sobie oglądać taką oto bitewkę na Leningradzie, więc pewnie będzie raczej pływanie mało stacjonarne. Zobaczymy jak to wyjdzie. Na razie mamy pierwszy cel Brindisi, także i tutaj błyskawica nam się jeszcze pojawia na 6 km. Pierwsza salwa ładnie chodzi, mimo tego, że błyskawica płynie dziobkiem. No to jest właśnie problem walki z krążownikami włoskimi. Jedna salwa i pucha paniała. Owieczki na pokładzie, bo niebieskie smugi. No i błyskawica nam zniknęła. Dosyć szybka utrata 8000 HP, szkoda, no ale niestety tak to wygląda właśnie, jeżeli pływa się dedeczkiem w zwarciu z pociskami odłączkowo przeciwpancernymi, czyli odwrotnie, no sapy, w każdym razie sapy. 1-0 już dla nas jest tym razem, to dziwne, się rzadko się zdarzają takie rzeczy, żeby zielona drużyna miała przeważnie pierwszego fraga. O dziwo dedek dał się storpedować przeciwny. My teraz sobie robimy szybki zwrocik, płyną torpedo od błyskawicy, która spodziewała się nas tutaj raczej w dymie, ale na szczęście Sinister wypłynął. I co dalej? Co dalej? Dwie Minnesoty mamy... Nie, przepraszam, jedna Minnesota jest tutaj, Gneisenau, Massachusetts i Brindisi, druga Minnesota podpłynęła sobie pod B. Chyba pod B, bo tam do A to trochę daleko by miała. No, trzeba wziąć poprawkę na to, że te okręty się prawie nie poruszają, więc... Wybór kierunku, w którym płyniemy na początku bitwy, jest dosyć istotny. Na razie pływanko. Jest Benson. Torpedy nie puszczone, o dziwo, bo Benson sobie będzie ruszał. No, w dosyć niekorzystnym położeniu się teraz znalazł. Ciekawe, jeżeli ma dym, to mógłby jeszcze chwilę pożyć, ale chyba dymu nie ma akurat, bo nie rozstawia. Nie, jest dymek. No, 7800, zaczyna się nieciekawie ta bitwa, powiem szczerze. 12 tysięcy dopiero narobione, jeśli chodzi o damage. Minnesota zamordowała nam Niszczyciel. Musiał być już mocno obity, skoro Minnesota trafiła i zatopiła. Pojawia nam się Benson, wyradarowany w tym momencie przez Buffalo. 6500 hapsa na nim, już poszła salwa. Średnio celna, tylko jeden pocisk w celu. Kolejna piękna salwa. No tu lepiej, tu lepiej. Jeszcze dwie takie salwy i gościu jest w porcie. No uciekł, skubany uciekł. Ale płynie miąsko. Jest tu jeden Dergroze, płynie Minnesota, Gneisenau i druga Minnesota jest na środku, także będzie można cię troszeczkę sobie poplumkać. Albo nawet zrobić jakieś sensowne może jolo, jakby się udało i komuś wsadzić torpedy na blisko. Na razie kapujemy, pewnie strzelać nie będzie tutaj Leningrad, żeby się nie wyświecić. Spokojnie przejąć punkt, 40 sekund niecałe już. Jednak tutaj rozpoczyna ostrzał w kierunku Gneisenau, ale korzystając z osłony terenowej niestety, no jesteśmy w pierwszym okrętem, jaki przeciwnik widzi, więc też spota nie mamy, jak sami go nie dostarczamy naszej drużynie. Widzicie na minimapce pewnie, co się tutaj dzieje. Mamy Jambarta, drugiego Jambarta i co tam jeszcze z nimi? A i Zumo. W jednym kwadracie pięknie skupione, jeszcze do tego Albamer i St. Louis uciekający sobie tam gdzieś też w tył mapy. Także nasza drużyna gra niezwykle aktywnie. Już mamy 3-1 we fragach. Tutaj Sinister przejął tego kapa i płynie sobie na środek, bo no, większość przeciwników też skupiona raczej dosyć daleko od punktów kluczowych. 4-1. Stąd też ten ładny wynik, bo nasi sojusznicy dali się wymordować.
W związku z czym my mamy większe pole do manewru, jeżeli chodzi o klepanie damage'u, bo mamy więcej celów dla nas. Przy czym jeżeli oczywiście się to dobrze wykorzysta, chociaż tutaj patrząc na to, kto gra, to raczej o to się nie boję. Poszły ryby w rozpędzoną niezwykle Minnesotę. No, aż za mocno zwolniłem. A my w tym czasie plumkamy sobie w Dergrozek, dekapując. Tak, dekapujemy. Wbijamy mu pożar, gościu ma 10 koła, także może chwilę się popali, jeżeli naprawka jest nieużywana. I pięknie torpedy płyną w kierunku Minnesoty, zobaczymy. No, trochę odkręca. Ale przy tej prędkości okrętu coś tam powinno wejść. Od razu pożar. Cztery wejdą. Trzy torpedki weszły, jednak przyspieszyła na tyle, że zdążyła to wyminąć. Grodze się pali, także leci w jego kierunku salwa, żeby nikt nie ukradł. Mamy pierwszego flaga, fraga 60 tysięcy na liczniku. I nadpływa sobie Oland, wyświecony przez naszego również Olanda. Mamy okazję znowu do darmowego strzelania. I drugi frag, także tu się posypało dosyć szybko. Nogami tam się wysuwało z kapa A, także może gdzieś tu na środku być, trzeba na to uważać, ale jeszcze dym chwilę potrwa, także spokojnie. Kolejny pożar wbity pięknie na Minnesocie, więc damage będzie się robił sam. Fajne okręty takie, nie za szybkie, nie za małe, łatwo trafić, dużo hapsa do zbicia, to jest idealna linia do po prostu farmienia, ale nie do tego, żeby tym grać. Podziwiam, naprawdę podziwiam, o jest Mogami. Niestety kątów torped nie starczy, żeby to Mogami storpedować, 72 tysiące na liczniku. Cały czas chyba rośnie, bo Minnesota się pali. Backup. Kolejne salwy w Minnesota. Tu widzę, Leningrad zrobiony chyba jest pod zasięg, bo 13,9, także... O, piękny pożar znowu wsadzony na Minnesotę. 5 do 3, z czego 2 fragi ma Sinister. Przyspieszmy, bo tu będziemy opływać wyspę. Niestety nie mam możliwości kontrolowania kamery teraz w powtórkach. Nie mogę wcisnąć przycisku i samemu obracać kamery dookoła okrętu. Ze względu na to, że no, zapewne ma to niski priorytet w planach wargamingu. Na tym się nie zarobi, więc naprawione szybko pewnie nie będzie. Chyba trochę za głośno gadam, bo patrzę, no, czy to trochę tutaj szaleje, trzeba się odsunąć. No tutaj 1300 przyleciało, trochę naniszczyło. 78 tysięcy na liczniku. I teraz bierzemy sobie Alaskę na cel. Przyspieszymy nieco, bo tutaj strzelanko będzie tylko dymu. Czyli to, co starsiarze lubią najbardziej. Plumkanie damage'u z daleka bez ryzyka odwetu ze strony przeciwnika. No, tam torpedki mają szansę wejść. Jedna weszła. Płyną ryby, bo chyba z Mogamiego. Jeden koła na liczniku. I wyrównała się sytuacja. Mamy 5 do 5 we fragach. To prawda, przeciwnik ma jednego kapa więcej, ale różnica punktowa... No, było. Tyle samo. Różnica punktowa wynosi niewiele. To wszystko jest do odrobienia. Benson został wygoniony. Dawno go nie było już widać nigdzie tutaj na polu walki. I teraz Sinister sobie powolutku, znaczy no nie powolutku, na pewnej prędkości wpływa sobie na kapa B, na kapa A wpływa Orland, także przejmujemy i pozostaje tylko się bronić nie tyle sensownie, żeby za dużo okrętów nie stracić, nie oddać kapów i powinien być wygrane. 5 do 7. Dwa okręty straciliśmy. Z niesamowitego dywizjonu, gdzie były dwa jumbarty i Zumo, nie zostało już nic. Branie trzech pancerników do dywizjonu to jest chyba jedna z większych głupot, jakie można w tej grze popełnić, bo to jest dywizjon kompletnie ślepy. Bierze ich jedno Asasio, czy jakikolwiek inny niszczyciel. No i mamy, moi drodzy, taką farmę hapsa, że aż żal patrzeć. Zwłaszcza, że ci goście jeszcze pływali praktycznie blisko siebie bardzo, to można by jednym torpedowaniem na nich farmić spore ilości damage'u. 90 tysięcy na razie, dwa fragi. Przyspieszmy, bo tutaj będzie teraz gra taka bardziej defensywna. Drugi kap przejęty.
odpałka. Mamy tutaj jeszcze Minnesota i Gneisenau w pobliżu. No i tu plażnik nastąpi, więc nie mogę obrócić kamery niestety. O, Gneisenau na wsteku. Znając życie, gdybym ja puścił torpedy w ten sposób, to ten Gneisenau by już trzy razy dał do przodu, raz zawrócił i popłynął z powrotem w całkiem innym kierunku. Ale to nie jest bitwa, w której ja biorę udział, więc Gneisenau o dziwo cały czas płynie sobie do tyłu. No fakt faktem wypłynął burtą na Buffalo, więc ono mu wielkiej krzywdy nie zrobi, ale jednak, no w moim przypadku by się to raczej nie sprawdziło. Powolutku zaczyna hamować, ale dwie rybki tutaj chapnie, tak. Minnesota ostrzeliwana cały czas, 126 tysięcy na liczniku, także ładny wynik. Rybki zgasły, Gneisenau trzecie nie dostał. 128 tysięcy, masa 300 się tu jeszcze pojawiło. Mamy przejęte kapy i zaczynamy zyskiwać przewagę punktową. Teraz będziemy sobie beztrosko palić, korzystając z tego, że spotuje nam Oland. Jest Gneisenau. Pięknie. Znaczy no chociaż w sumie 6 pożarów na 160 pocisków to nie jest jakiś tam fenomenalny wynik, ale do zaakceptowania. Palą się te cele, które palić się powinny, to najważniejsze. Pięknie ten Gneisenau pływa. Teraz płynie sobie w kierunku chyba C, ale zacznie to pewnie skręcać i tych torped pewnie nie dostanie. 6900 zostało na Minnesocie. No nie mogę się rozejrzeć, bo zobaczyłbym jak te torpedy tam idą, ale wątpię, żeby to weszło. Nie, odkręcił ten Gneisenau, to jeszcze jest szansa. Raz, dwa, trzy, dziękuję. Dewastujące uderzenie, duży kaliber. Niestety nie pojawiają się odznaczenia w powtórkach. To również jest rzecz, na której nie można zarobić, więc poprawiona pewnie szybko nie będzie. Ale mamy tu komunikat na czacie. Dewastujące i duży kaliber. 174 tysiące. Buffalo dopaliło Minnesota. No i teraz będziemy ganiać te ogrycki, które są tutaj w okolicy kapa A. Jest Brindisi, co prawda, także to jest najniebezpieczniejszy dla nas w tej chwili przeciwnik. Bo on jedną salwą może nas skutecznie posłać do portu. Fakt faktem Mogami też może, jeżeli ma 150 IFH albo jakieś inne bajery. Wyczekujemy tu momentu. Poszły ryby, ale raczej zasięgu nie starczy na tych rybach. I palimy, 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 uciekamy. Mamy jeszcze wsparcie się pojawia teraz. 176 tysięcy jako low tier na dziewiątki na Leningradzie. Piękny wynik. Kolejny pożar zaaplikowany na Massachusetts, 180 się zbliża. O, patrzcie jak Mogami płynie pięknie te torpedy. Starczy zasięgu? Bo miejmy nadzieję, że starczy. O, pięknie, jedna, druga, elegancko. To czysty fart, ale miły fart dla oka. Będzie jeszcze czwarty frag, to Mogami mamy 50 sekund na rozstrzelanie go jeszcze. Pożar. Hub stopnieje, jakieś tam pojedyncze pociski trafiają. Drugi pożar, także no chyba będzie go szczuna. 40 sekund, także na spokojnie chyba to się uda. Dopali się? Dopalił się. Frag numer 4, 200 koła przekroczone. I mamy piękne zwycięstwo, moi drodzy, tutaj. Takich bitew chciałbym mieć jak najwięcej w tej grze, ale niestety takiego farta tutaj aż nie mam, jeżeli chodzi o ilość długich, fajnych, wyrównanych bitew, gdzie szala zwycięstwa przechyla się raz na jedną, raz na drugą stronę. Cała bitwa zagrana, 20 pełne minut. Także, no, takie rzeczy warto fajnie oglądać, a jeszcze fajnie byłoby coś takiego zagrać, a nie tylko obejrzeć. No ale, niestety. No i cóż, nie przedłużając, pokażę Wam tylko jeszcze podsumowanie. Ponad 200 tysięcy, jak wspominałem, duży kaliber, wsparcie i dewastujące uderzenie, 4 fragi jako low tier na dziewiątki. I ponad 3400 punktów bazowego expa, także wynik potężny po prostu na tym tierze. No i z mojej strony to jest wszystko, także oceniajcie, moi drodzy, do usłyszenia i na razie.